Kiedy sen już spowije całe miasto, jest takie miejsce, gdzie wciąż jest jasno. Chodźmy, zobaczmy to zamieszanie. Ubranie choinki, nie lada wyzwanie. Każdy się śpieszy i mierzy z zadaniem. Na szczęście jest ktoś, kto czuwa nad planem. Tu wszyscy razem działają w zespole. Każdy się stara, pracuje w mozole. Liczy i sprawdza, czy wszystko się zgadza. Starannie liczby w raporcie wprowadza. Deficyt? Niewielki. Bombka? Nie, no bańka. Wróćmy jednak do sedna tej sprawy. Wygląda na zdrową. Tyle się dzieje, tyle tu wrzawy. Jakie dobre reniferki. Prawda? Już wszystko zrobione. Teraz życzenia zostaną złożone. Czas świąt Bożego Narodzenia to ten wyjątkowy moment w roku, kiedy siadamy przy wspólnym stole i myślimy o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. My Polacy potrafimy się jednoczyć jak nikt inny w najważniejszych sprawach. Wigilia to taki ważny moment budowania zgody, pojednania, wspólnoty. Pozostawmy spory polityczne za drzwiami i łamiąc się opłatkiem, spójrzmy na siebie z miłością, jaką obdarzył nas Chrystus. Razem z ministrami składam wszystkim Polakom życzenia wesołych, spokojnych świąt.